Siema, tu Wahacz. Jestem właśnie za kierownicą Lexusa LC i na tym filmie zapraszam na kilkanaście minut wspólnej przejażdżki malowniczą drogą krajową numer 28 prowadzącą do Nowego Sącza, podczas której pokażę, jak wygląda świat widziany z perspektywy kierowcy tego samochodu. Powiem, ile to auto spali na dystansie, który wspólnie przejedziemy. Właśnie zresetowałem komputer pokładowy i też opowiem o jednej wadzie Lexusa LC, o której nie wspomniałem w teście. I ta wada jest bardzo subiektywna, dlatego nie wspomniałem o niej w sposób świadomy. Ponieważ obiektywnych wad, no ciężko jest mi wskazać tutaj jakiekolwiek. Znaczy można się przyczepić na przykład do tego, że silnik dużo pali, ponieważ tutaj pod maską, to warto jeszcze dodać, pracuje jednostka V8 5-litrowa o mocy 477 koni mechanicznych i to jest kosmos, konkret, naprawdę niesamowita jest to jednostka napędowa, no ale minusem jej to jest jej to, że w mieście tam potrafi spalić 15-20 litrów, na trasie mniej, no ale wciąż nie pali tyle co diesel. No i można powiedzieć, dobra, wadą jest to, że dużo pali, no ale to jest cecha, no ktoś tutaj wsadził V8 po to, żeby gwarantowała takie niesamowite osiągi, niesamowity dźwięk i cechą tego, funkcją pewnym wynikiem, też efektem ubocznym jest to, że dużo pali, więc to nie można traktować tego typu samochodzie, takiego spalania jako wady. Tak samo z widocznością tutaj i z taką łatwością manewrowania nie jest idealnie, no ale też nie jest to moim zdaniem wada, ponieważ ktoś mógł powiedzieć, dobra, to niech ten samochód wygląda tak jak Skoda Citygo, ludzie z Lexusa mogli tak powiedzieć i on by wtedy faktycznie wtedy łatwiej się parkował i łatwiej by się nim manewrowało na jakichś ciasnych przestrzeniach, no ale wtedy nie miałby nawet 3% tej aparycji, jaką ma teraz właśnie z tymi swoimi zwiewnymi liniami, z pięknym kształtem nadwozia, rzadko idzie w parze, dobra widoczność, więc to jest po prostu coś, co też nie jest wadą, tylko cechą, która wynika z charakteru tego samochodu. A tą wadą, już tą subiektywną, przechodząc do meritum sprawy, jest sytuacja, w której ten samochód jest po prostu zbyt dobry, jak na moje uwarunkowania, w których się znajduję, ponieważ gdy testuję samochody, to zmieniam je co tydzień. Gdy zmieniam takie, powiedzmy, zwykłe auta, no to nie mam problemów z tym, aby przesiąść się z jednego do drugiego, po prostu oddaję samochód, później tam po jednym dniu, albo czasami nawet w tym samym dniu biorę kolejny, no i koniec, potem mam już kolejny, o tym poprzednim zapominam, też nie mam problemów, aby jakoś obiektywnie ocenić wszystkie samochody, które testuję, no bo one mają z grubsza podobno, są z grubsza podobnej klasy, więc to nie jest problem, żeby właśnie rozsądnie znaleźć punkt odniesienia i racjonalnie, obiektywnie do tych samochodów podejść. A w tym Lexusie sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Nie mówię tutaj tylko o tym konkretnym egzemplarzu, chociaż on jest chyba najbardziej taki jaskrawym przykładem ze wszystkich aut, które testowałem, ponieważ były też inne fajne, no ale ten jest moim zdaniem najfajniejszy, lepszy niż Lexus RCF, lepszy niż Mercedes GLC, ten hybrydowy, którym kiedyś jeździłem, lepszy niż Volvo, po prostu klasa sama w sobie, on jest naprawdę niesamowity. I z takimi niesamowitymi samochodami wiąże się problem taki, że gdy chcę oddać taki samochód na przykład, to rodzi się problem, to znaczy nie chcę go oddawać. Jak mam pojechać do salonu czy tam do centrali i oddać tego typu auto, to no chcę się jeszcze przejechać 5 km, jeszcze 5, tam sobie wydłużyć tę drogę właściwie do granic przyzwoitości, byle tylko się z tym samochodem nie rozstawać, a gdy się rozstaje, no to jest i to jest ciężko. Z tym na pewno też będzie mi bardzo ciężko się rozstać, wiem to dlatego, że gdy testowałem RCF-a, no to właśnie było to 5 km, bo aż żal było przestać oddać kluczyki, wiedzieć, że już się więcej do tego auta nie wsiądzie. To było smutne, a ponieważ tutaj jest jeszcze fajniej, to jestem przekonany, że będzie tak samo. Teraz mam jeszcze, gdy to nagrywam, to mam jeszcze parę dni do oddania tego Lexusa. Gdy to oglądacie, już go oddałem, więc już tą traumę przeżyłem. Możecie napisać w komentarzu, że jesteście ze mną, że się ze mną solidaryzujecie. Nie napiszecie, to też nie wymagam tego, bo jakoś sobie trzeba z tym radzić. Lexusy przychodzą, odchodzą w życiu dziennikarza motoryzacyjnego i taka jest smutna rzeczywistość. I to jest jedna z części tej wady, o której wspominałem, że jest po prostu ten samochód za dobry. Drugą częścią tej wady jest fakt, że ciężko jest mi zresetować sobie głowę, gdy odbieram jakiś później kolejny samochód. To znaczy, gdy wysiadam z tego i wejdę na przykład do Volkswagena, Skody, Suzuki czy coś w tym stylu. Wiadomo, że te samochody są, one też są dobre, ponieważ postęp, jaki się dokonał w samochodach w ostatnich latach, jest bardzo duży i te samochody już pozwalają w 100%
bezpiecznie, komfortowo, przyjemnie sobie podróżować, ale wciąż jest to zupełnie inna klasa, zupełnie inna półka cenowa i też zupełnie inny efekt, który się dostaje w zamian. Ten Lexus jest absolutnie genialny. Później wsiadając właśnie takiego Suzuki czy Skody, ciężko jest właśnie z czystą głową podejść do tego i na przykład analizować, oceniać i obiektywnie oceniać silnik, powiedzmy, nie wiem, jakiś dwulitrowy diesel albo 1.6 diesel o mocy z tam 140-120 koni, gdy parę dni wcześniej jeździło się samochodem, który ma 477 koni i w którym dźwięk jest tak niesamowity, że to jest po prostu czysta poezja, czysta uczta dla uszu i też dla innych zmysłów, gdy się tym samochodem przyspiesza. I to jest właśnie taki problem, który się zawsze pojawia i który zawsze mam po oddaniu takiego mega super samochodu, że później robi się trudniej, jeśli chodzi, gdy się powraca do tej zwykłej, powiedzmy, szarej rzeczywistości samochodów, które mają tam, kosztują kilkadziesiąt albo kilkaset tysięcy złotych, no to naprawdę robi się wtedy smutno trochę i trzeba się mocno starać, aby ten samochód właśnie, o, przerwę na chwilę, bo widok jest absolutnie spektakularny. Ta droga krajowa numer 28 to jest po prostu czysta przyjemność tutaj jeździć. Każdemu polecam przejechać się, niekoniecznie Lexusem LC, no, ale jeśli ktoś ma Lexusa LC, no to w szczególności polecam przejechać się tą drogą, ponieważ to jest, no, dla fana motoryzacji to jest po prostu raj na ziemi i też ziemia obiecana, naprawdę. Naprawdę kosmos. No i właśnie, będzie mi żal, że nawet jeśli kiedyś się tutaj jeszcze wybiorę, to będę miał małe szanse, że wybiorę się Lexusem LC, a ta powrót do tej szarej motoryzacyjnej rzeczywistości jest nieraz dosyć ciężki. Dlatego nie wymieniałem tej wady w teście, no bo to nie jest wada. Jeśli ktoś ma ten samochód na własność, no to dla takiej osoby ten problem w ogóle nie istnieje, więc to nie ma sensu w ogóle nawet na ten temat tego tematu poruszać. No ale dla osoby mojej, powiedzmy, która ma moje uwarunkowania, które polegają na tym, że się dostaje te samochody i oddaje, to jednak z jednej strony świetnie się testuje tego typu auta, czeka się na nie, jest super, ale gdy przychodzi co do czego, już ten tydzień czy tam parę dni z tymi autami mija, to się robi ciężko. Ciężko jest wrócić do tych samochodów o kilkaset tysięcy złotych tańszych niż to, z czym się miało do czynienia. I to wszystko, co mam do powiedzenia na ten temat. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że te widoki się podobały, mam nadzieję, że to wszystko, że fajnie podróżuje się tą drogą krajową, razem ze mną podróżowało się, ponieważ naprawdę za kierownicę tego Lexusa to jest absolutny kosmos. Więc jeśli chociaż jakiś tam ułamek tych wrażeń, które ja właśnie odczuwam podróżując po tej drodze, udało mi się na tym materiale uchwycić i przekazać wam, no to jestem szalenie z tego powodu zadowolony. I jeszcze na koniec powiem, ile ten samochód spalił Lexus na dystansie wspólnie przejechanym. 6,7 litra, czyli no tutaj nie postawiłem mu zbyt dużych wymagań, ponieważ no droga nieraz prowadziła z górki, czyli w ogóle nie było żadnego spalania, nie przyspieszałem jakoś mocno, jechałem też dosyć wolno, więc w żaden sposób ten samochód nie mógł więcej sobie wypić, ale kilka ostrzejszych przyspieszeń i już 6,5 litra, które w chwili obecnej występuje na komputerze, by no nie dało się tego wyniku powtórzyć, gdyby były troszeczkę inne warunki. No ale w tym jest 6,5, nie warto się tym sugerować, ponieważ rzadko tego typu wyniki się osiąga. Nie przyznam, że ani razu się nie udało jeszcze. Na takim jakimś dłuższym dystansie zawsze wychodzi tam nawet na jakichś drogach krajowych około 10, w mieście tam 15-20, więc no właśnie, to nie jest wada, to jest cecha Lexusa LC500 z silnikiem V8 i bardzo cieszę się, że są samochody, które mają takie wady jak takie duże spalanie, ponieważ to oznacza, że jeszcze są te potężne, piękne silniki w motoryzacji i że można wybrać się właśnie na takie malownicze drogi i korzystać z tego, co one oferują, a oferują naprawdę duże. Jeśli komuś ten film się podobał, zachęcam do dania temu właśnie materiałowi łapkę w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miła. Jeśli ktoś nie ma, zachęcam też do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie.